Uwaga! Prosta droga. Ja sobie biegnę. No dobrze, skręcamy potem w prawo. Tam jest napisane hobby. Tutaj w prawo, Jula. Jasiek cię wyprzedza. No jeszcze 4, już niedługo.
Idź, Luka. No idź. Dlaczego my nie mogliśmy wyjść tej pracy? Idź. Siadamy i jedziemy. Taki głęboki oddech. No Julko, już jesteś na górze. Może zdjąć ci tą pelerynę, co? Czekaj na Jaśka. Ale jak stąd? Popróbuj sobie, nie wsiadaj, bo to musi być bardzo. Jedź! Jedziemy, już pół kilometra zostało do mety, Jaśku, żeby cię nikt już nie wyprzedził. Natomiast dla zawodników jest tradycyjne. Jeszcze raz przypominam, że rowery można umyć przy straży, przy samochodzie straży pożarnej. Zapraszają tam panowie strażacy, bardzo proszę. Przypominam, że ze względów na bezpieczeństwo nie powinno się, nie wolno rowerów myć, ani samemu nie wolno się myć w jeziorze. Także gorąca moja uwaga. Wspaniały sportowy gest, dziewczęta na jednym podium. Dziękujemy bardzo. A ja poproszę panie w kategorii HK2. Trzecie miejsce, Sławińska Maja, Jedlnia Letnisko, Radomska Grupa Kolarska Integra. Drugie miejsce, Lach Aleksandra, UKK BDC Huragan Wołomin. I pierwsze miejsce, Stachowicz Natalia, Juna MTB Ostróda. Zajęła muzyka Maria, BGŻ WKK Team Warszawa. Drugie miejsce Jankiewicz Weronika, sklep rowerowy Kalita Bełchatów. Pierwsze miejsce Witek Karolina, LKK Star. No ale brawa, proszę Państwa, słyszę trochę z lewej, o teraz tak. Ogromne gratulacje. Walka, start był jeszcze ostrzejszy, ale panowie dali sobie tutaj świetnie radę. Tak jest, Buchary w górze. Dziękujemy bardzo. A jeszcze na wszyscy na jednym podium. Dziękujemy bardzo.
kategorii HM2 trzecie miejsce zajął Szałachowski Wojciech MSR Mrągowo. Drugie miejsce Macieja Kacper WSKG Terbet Team. I pierwsze miejsce Brygier Szymon Akademia RW Płock z Płocka. Dobrze. No i proszę Państwa, bardzo proszę o gorące brawa na tego zawodnika. Przejechał dzisiaj w trudnych warunkach całe 7 km. Dziękujemy Państwu ślicznie i w oczekiwaniu na dalsze dekoracje czekamy, proszę Państwa, cały czas na przyjazd.